Dzień dobry, kochani. W dzisiejszym dniu mamy dla Was ciekawego gościa. Mógłbyś się przedstawić, proszę? Jestem Antoś. Antek Whisky 2.0. Tak? 2.0, tak. My z Danielem tak. W gościach. Słuchajcie, dokładnie. Jesteśmy tutaj we trójkę, dlatego że ze względu na czas jakby i na moje podróżowanie po Europie, na tym moim holidayu, no musimy razem ze względu na czas nagrać sobie razem film, tak. Więc ten dzisiejszy gość będzie widoczny na dwóch kanałach. Tak, oczywiście. Tak jest. A mogę teraz pokazać ściankę naszego gościa, Daniel? O, oczywiście, pewnie, że tak. Posłuchajcie, kochani, tu jestem na ściance dla celebrytów X, prawda, Antoś? Tak, tak. Antek, tak. To jest ścianka celebrytów X. Tak. Mam nadzieję, że Daniel, my sobie na koniec nagrania cykniemy na niej zdjęcie. Dobra. Prawda? Tak, dokładnie. Tak. Dlaczego? Ja nie mogę zbliżenia za bardzo zrobić. Poczekaj, mogłabym. Nie, jakoś nie idzie mi. Dobrze, nieważne. Dokładnie. No chodzi o to, że twoją pasją stało się tak naprawdę drukowanie koszulek lub takich wspaniałych kubków, jakie tutaj zrobimy zbliżenie. Ze względu na to, że nie możemy za bardzo, ze względu na czas, wszystkiego czytać. Ale postaramy się coś powiedzieć o koszulkach. Tak, bo ja teraz też widzisz, ja pokazuję tutaj selfie. A tu jest precelek niedojedzony Daniela, tak? Tak, tak. Jakie to są precelki? Antek? Olkuski precelek. Bardzo dobry. Bardzo pyszny, kruchy, polecamy. Dokładnie, dokładnie. Jeszcze tutaj masz taką działalność. Tu mieszkają dumni i szczęśliwi odstępcy. Zapraszamy świadków Jehowy do rozmów o Biblii, o Bogu. Zapewniamy dyskrecję. Tak, ja tutaj pokażę Wam. Tak, widać. Tak jest. I Daniel, może pozwolisz? Pewnie. Ja nie jestem smakoszem alkoholi, ale to, co zobaczyłam, to po prostu... Zaparło ci dech w piersiach, tak? Dech w piersiach. No właśnie. Ja tutaj wezmę butelkę, bylebym nie potukła. Zobaczcie. Antek, co to jest? Możesz powiedzieć? To jest żubrówka. A, żubrówka. Prywatna żubrówka. To jest... Z przekreślonym logo. Tak jest, logo JW.org, tak. Organizacji Świadków Jehowy. Dlaczego tu... Czyli nie dla Antka Morisa lub nie dla JW.org. Oczywiście. Tak się to czyta. No jeszcze właśnie. Może, Daniel, poczekaj, jeszcze tak? Pokażemy te. Bardzo zdrowe alkohole. Tak, to są... Oczywiście amatorskie. To są te prezenty dla nas, to są tak? Takie prezenty. Tak, to my dostaliśmy, tak słuchajcie... Nalewka na Aronii. Tak? Też z logo. I w międzyczasie jakby tutaj pokażę napis. Wódka, imbir, wanilia, cynamon, kardamon, goździk, nalewka. Ja w zbliżeniu też pokazuję. Tak jest. Przeczytałeś. No. Dokładnie, tak. No bo chodzi o to, że dlaczego się skupiamy na tym. Antek Whisky dla osób, które oglądają nasze kanały od niedawna, no to był nasz jeden z 8 wspaniałych, jak my to mówimy, no, który zasłynął aferą w 20 minut, jak to od Warwick, od siedziby Świadków Jehowy w USA, został nakryty, no po prostu na tym, że lubi sobie takie droższe alkohole w granicach $100 za butelkę kupić, tak? Dlatego jakby... To jest taki żart właśnie. To jest taki żart, dokładnie. Dlatego... Ja nawiązanie do... koszulki, słuchaj, tutaj mówisz, ale... Dokładnie, dokładnie. Ja tutaj pokazuję wam koszulki, jest to produkcja tego zdarzenia. Antka, tak? Tak, tak, tak. A możemy rzec, że to jest antyreklama korporacji religijnej, prawda? To znaczy reklama... To znaczy... prawdy. Tak, nie walczę z organizacją, ja się przed nią bronię, jestem jej ofiarą. Ale jak sobie ustaliliśmy, że chcemy coś powiedzieć dobrego na początku, tak? O Świadkach Jehowych. Czy miałeś w życiu w ogóle jakąś sytuację, którą mógłbyś teraz... Ja mogę pokazać twoją, tak wejdę ci w tak, pewnie. Zobaczcie, tutaj Daniel ma koszulkę na sobie. Antek też. Dokładnie. Proszę. Czy miałeś taką sytuację, że jesteś wdzięczny za coś Świadkom Jehowy? To znaczy, jak byłem młody,
W pewnym momencie zacząłem trenować podnoszenie ciężaru w lokalnym klubie i oczywiście zaraz miałem taki zgryz, takie jakieś obawy w związku z tym, że mówiło się w zborze i czytało się w strażnicach, że cielesne ćwiczenie nie jest takie ważne, że najważniejsze jest duchowe wzrastanie i tak dalej. Tak. No więc miałem pewne obawy i w pewnym momencie, po niecałym roku praktycznie trenowania, to sumienie mi nie pozwoliło dalej trenować, zrezygnowałem. I po latach, już w wieku, tutaj to miałem gdzieś 20 kilka lat, to było w 70-tych latach, zresztą to było jeszcze przed 75 rokiem, tak. Muszę powiedzieć jeszcze wcześniej, że bardzo nasz starszy zboru, charyzmatyczny przywódca, bardzo wierny, nie pracował zawodowo, był pionierem stałym, mimo że miał córkę i żonę oczywiście, żona pracowała, on nie, i głosił pełnoczasowo, jak również prowadził zbór. Zbór, tak. Wtedy nie były takie duże grona starszych, prawda? Tam on miał może jednego starszego lub dwóch tylko przy sobie, więc miał dużo pracy. I on właśnie, jeśli chodzi o 75 rok, to rzeczywiście ja przeżyłem to i ja głosiłem koniec w 75 roku. Wtedy było bardzo aktualne to, że rozdzielamy owce od kóz. I osoby, które nie przyjmują naszego poselstwa to w czasie głoszenia, to oni zginą w Armagedonie. Nie ma dla nich wyjścia już z tego. Tak. Więc i my, żeby nie mieć krwi na rękach, to musimy się bardzo wysilać. I więc wysilaliśmy się bardzo dużo. Wtedy muszę powiedzieć, że nie jeździło się samochodami. Nie. Większość nie miała samochodów, jeździło rowery, się PKS-em, jeździło się pociągami, jeździło się rowerami, tak, i duże odległości pieszo. Ja tylko przypomnę, że krew na rękach, dla osób, które nie wiedzą za bardzo, za dużo o świadkach Jehowy, oznaczało, że jeśli nie będziemy głosić, ostrzegać, to na pewno gdzieś tam we wsi, daleko, daleko, gdzie trudno jest dotrzeć, to będzie twoja, tak, krew na rękach. Tak, to jest, wiesz, poczucie winy. Człowiek zostaje wpędzony w poczucie winy, bo nie zrobił tyle, ile mógł, prawda? A zawsze było, a przecież możesz więcej. Więcej, tak? Dokładnie. Rób więcej. Tak. I wszystko to było na kanwie właśnie 1975 roku. Kiedy strażnica już dawała świadkom Jehowy do zrozumienia, że nie doczekamy, tak? Na przykład to lat 80., tak? To było mniej więcej powiedziane? Tak? Jak? Że pamiętam, jak ja zobaczyłem tą strażnicę, to była taka sytuacja, że Że nie doczekamy lat 70. 80., tak, że już na pewno 80. lat to nie będzie, dlatego ja mam tą sytuację. No, takie wrażenie było. Może było, tak? Nie słyszałem tak bezpośrednio, ale no był bardzo, bardzo wiara była w to, że to już jest. Mogę opowiedzieć takie zdarzenie, nawet po zebraniu siedzieliśmy i mój charyzmatyczny przywódca, nadzorca zboru, pyta się pewnego brata, który był starszym: o, Władku, czy ty wierzysz, że w 75 roku będzie koniec systemu rzeczy? No pewnie, że wierzę. No, przerwa, cisza, a za kawałek, no dobrze, ale jakby tak nie przyszedł ten koniec, no to będę nadal wierzył. No to... I tutaj ten nadzorca mówi: człowieku, Władku, to jaka twoja wiara jest? Jeśli ty mówisz, że dalej będziesz wierzył, ty musisz pewno wiedzieć teraz, ty musisz wierzyć, że nie będzie nic potem, że ty nie będziesz wierzył potem, bo w Armagedonie zginiesz. Twoja wiara ma być tak mocna, tak, że ty masz wiedzieć, że w 1975 roku ma być koniec świata, tak, koniec systemu rzeczy i nic poza tym. To jest dopiero wiara, bo to, co ty mówisz, no to nie jest wiara, to jest żadna wiara.
No więc tak, ja jako młody człowiek, dwudziestokilkoletni, się przysłuchiwałem tej rozmowie. No i też moja wiara ogromnie rosła wtedy. No, okazuje się, że to się nie sprawdziło i my, że ciekawe, jako młody człowiek nie kojarzyłem tego i nadal byłem świadkiem, a mój nadzorca przestał głosić, przestał chodzić na zebrania, miał ogromne kłopoty, bo dużo osób przyprowadził do organizacji i sam w to tak ogromnie wierzył, a po latach dowiedziałem się, co z nim się mogło dziać, ponieważ jeszcze dokończę tak krótko tą historię, że w 77 roku, jak się nie sprawdził ten 75, do Polski przyjechało trzech mężczyzn ciała kierowniczego. To był Henschel, brat Jaracz i brat Sidlik. Oni przyjechali gasić ogień w Polsce z odejściami, bo podobno było bardzo źle, bardzo huczało w Polsce na temat właśnie i bardzo się zbory załamywały ze względu na to, że to się nic nie sprawdziło. Tak. A mogę coś wspomnieć, proszę, na chwilę, bo jak jechaliśmy z Danielem, to tak sobie pomyślałam, Antek, pamiętasz, była taka strażnica albo Przebudźcie się, gdzie oni zapowiadali, był taki artykuł, gdzie zapowiadali, że przyjdzie wirus z Chin. I zobacz, tak, i w tym momencie ten ich Bóg ich oświecił, bo on przyszedł, a Armagedonu jak nie było, tak nie ma i nie będzie. Tak, mamy wnuki, przyszedł a... i odszedł. Tak. No, to się powtórzyło w 1975. Dalsze też inne, ale mówię, ten 75 był bardzo wyeksponowany i właśnie już jako były świadek dowiedziałem się z trzech źródeł, że ten mój bardzo dobry nadzorca był zaproszony do pewnego miasteczka, gdzie był Teddy Jaracz. Teddy Jaracz był na spotkaniu, bo oni się podzielili w Polsce województwami i każdy osobno był w różnych miejscach. A podobno Henschel był pedofilem indziej, też. Tak, Jaracz. Podejrzewany był, tak. A to był jakieś polskie pochodzenie? Teddy Jaracz i Sidlik, Daniel Sidlik, urodzili się w Stanach Zjednoczonych, ale ich rodzice byli Polakami. Już nie pamiętam, w jakich okolicznościach rodzice wyjechali tam, kiedy, ale byli Polakami. Nie znali polskiego języka, tam no, poprzez kontakty z Polonią to coś tam, parę słów umieli, nie wiem jak to przy końcu życia ich było, ale no, często właśnie lubieni byli w Polsce. I stąd może ich Henschel wziął tu, podzielili się, pojechali w trzy różne strony i spotykali się, że ciekawe, oni się spotykali z nadzorcami i wzięli młodych pionierów, wieloletnich pionierów na to spotkanie, o którym ja mówię, nie będę mówił, ale w wojewódzkim mieście to spotkanie było, więc oni wzięli pionierów wieloletnich i właśnie od jednego pioniera, który 9 lat był w pionierce już wówczas i był na tym spotkaniu, później od brata tego mojego, rodzonego brata tego mojego nadzorcy wiem i jeszcze od innej osoby, że ten mój nadzorca był na tym spotkaniu i tam Jaracz dar się na nich, że to wy, na tych nadzorców, że to wy to spowodowaliście, wy to głosiliście, wy wymyśliliście koniec w 75 roku. I teraz gaście ten pożar, dosłownie tak powiedział. A to szło odgórnie przecież, to odgórnie no tak, szło. No pewnie, że strażnica tak, z Brooklynu. Do dzisiaj mam te czarno-białe, prawda, i tak dalej. Masz te strażnice? Tak? Czy tam? To znaczy, ja mam, czekaj. Moment, o pokoleniu. O pokoleniu. 84 rok i w okolicy mam o tym pokoleniu. To jest dalsza historia. No tego nie będziemy szukać, ale bo to tak, mam książkę Bednarskiego, Armagedon tak. Prawda, i tak dalej. No w każdym bądź razie jeszcze chcę dokończyć, co tam się zdarzyło. I tak krzyczał na tych nadzorców, więc ten mój nadzorca, jak wrócił, tak rozchorował się aż z tego.
to był człowiek, który pamiętam ja osobiście, że już w 70-tych latach, przed 75, on wracał, mówił nam na zebraniach, pozdrowienia przysyłał od braci z krajowego zarządu w Polsce. A gdzie ten krajowy, pamiętasz może, gdzie on był, ten krajowy zarząd? No, oni, to znaczy, nie pamiętam. Nie, było, nie w Łodzi? W Łodzi był na ulicy Żgowskiej, tak? Na ulicy Żgowskiej. Ale, no bo ale tu jest nie teraz... wiem, czy jeszcze wówczas to było. Aha, możliwe, dobra. Że tak. W każdym bądź razie, bo to różne dzieje były w czasie jeszcze rządów komunistycznych, gdzie w pewnym momencie im zabrano tą Łódź, ale nie wiem, jak to było w tym. W każdym razie, w tym momencie pozdrowienia były od brata Szajdera, od brata Kwiatosza, jeszcze kilku, pamiętam, już nazwiskami mówił, bo już można było, nie było takiego zakazu, no mówił wśród braci, prawda, i tak dalej. Tak. Więc on wracał stamtąd i on przekazywał nam te wiele spraw właśnie takich i zawsze podbudowywał nas tym. I pozdrowienia przekazywał. No, a później się okazało, że to nie tamci ich uczyli i pokazywali tą drogę i o 75 roku, tylko że oni sobie sami wymyślili. Tak to wpłynęło na tego człowieka, że się kompletnie załamał, a ponieważ był bardzo działał, zresztą jego ojciec miesiąc po wyjściu z więzienia ubeckiego, miesiąc przebywszy w szpitalu, zmarł, pobity i tak dalej, torturowany był. Więc to była rodzina naprawdę bardzo bogobojna i się okazało, że ten 75 roku. No, dowiedziałem się też, że dzięki temu, że w końcu córkę miał ożenić w raju już i ona nie wychodziła za mąż długo, mając chyba 40 lat, dopiero już po 75 roku wyszła za mąż. I to był starszy zboru i on jakoś podreperował tego swojego teścia, czyli mojego byłego nadzorcę. Tak. I on jakoś wrócił do organizacji, ale oczywiście już nie zajmował żadnych stanowisk. Także tak to się skończyło, a ja też po latach dowiedziałem się coś na temat tego rozdzielania owiec i kóz. Byłem ogromnie zaskoczony, bo jeszcze w 80-tych latach, przed 2000 rokiem, 80-te, 90-te lata, już się ożeniłem, wyjechałem na inny teren, ale tam znowu się okazało, że zaczęliśmy rozdzielać owce od kóz. I dopiero po tym fakcie, czyli ja dwa razy w różnym okresie życia rozdzielałem owce od kóz, a później już jako były świadek doczytałem się, że w 1919 roku już Jezus rozdzielał owce od kóz. No, jak przyszedł do świątyni, to rozdzielał owce od kóz. On, Jezus. Później ja zrobiłem przed 75 rokiem, w latach 80-90, a następnie po 2000 roku napisano, że znowu Jezus będzie rozdzielał, ale po wielkim ucisku, czy wielkim ucisku, o chyba tak to było. Strażnica z 15 lipca 2013 roku to opisała, że już nieważne jest to wszystko, cośmy my robili, co Jezus robił wcześniej w 19 roku, tylko w zasadzie Biblia i werset jest podany, nie pamiętam go w tej chwili, ale podany jest z Ewangelii chyba Mateusza, gdzie rzeczywiście jasno jest, że to Jezus będzie rozdzielał owce od kóz. Więc nasza praca, nasze poświęcenie ogromne praktycznie legło w gruzach i zauważyłem, że ciało kierownicze zmieniając to nie podziękowało nikomu. Dołom się nie dziękuję. Tak, tak. To jest... Oni to nie jest są na świeczniku. Korporacja, tak. Nigdy nie spotkałem, żeby za cokolwiek dziękowano, za poświęcenie, no zadatki tam może dziękują, ale to ogólnie. Natomiast... Za pieniądze, tak? Natomiast tak. Za pracę, znój tego nie. Nie, ale to też słyszeliście, że teraz to też przekaz był przed moim wyjściem, że nadejdą czasy, dni ostatnie, gdzie będą odsiewane plewy od ziarna. I nas uważają w tej chwili, słuchajcie, nas uważają za plewy. Trochę, tak, ja nie podłączyłam ładowarki, słuchajcie, no dobrze, no.
Ja sobie podłączę to teraz. To sobie podłącz, dobra, ja a ja dalej kontynuuję. Chciałbym dokończyć jeszcze tą myśl o tym trenowaniu podnoszenia ciężaru. Dobra, nie? Dobrze. Więc no. Miałem taki zgryz, takie, to znaczy nikt mi nie zwraca uwagi, bo ja się nigdzie nie przyznałem z Boże. Czyli bo u Świadków Jehowy nie można mieć czas na pasję i sport, tak? Ale pamiętam strażnicę taką, akurat studiowaliśmy, że o tym ćwiczeniu cielesnym i o tym, że to nie jest dobre, że to przed 75 rokiem to trzeba się starać właśnie i tak dalej. No i niestety w pewnym momencie zrezygnowałem z tego. I chcę tu zaznaczyć właśnie tą dobroć, jaka mnie spotkała, a później chcę powiedzieć, jak to się ma do Świadków Jehowy właśnie. Więc po latach okazało się po 40, że ja mam chory kręgosłup. I ja, mając taki kręgosłup, w zasadzie bym sobie krzywdę zrobił, gdybym rzeczywiście trenował dalej, tak. Już dalej i występował na zawodach i tak dalej. Mhm. Więc tutaj myślę, tak sam doszedłem do tego, że to było dobrze, że ja zrezygnowałem. Mógłbym być kaleką później. Mógłbym i tak zrezygnować ze względu na zdrowie. Oczywiście, gdy zaczynałem trenować, to nie byłem badany. Mięśnie miałem na tyle dobre, młody człowiek, dwudziestokilkoletni, że nie miałem żadnych kłopotów. Zresztą podnosiło się ciężary w pasie specjalnym, takim szerokim, biodrowym, tak, więc, tak. Więc to też pomagało. Właśnie tu miałem tam odrodzeniowe schorzenie. Mhm. To jest to dobroć. Ale tak, ten plus minus, Świadków Jehowy, że jakby tak, naciskali, tak. Żebyś ty przestał już to robić zawodowo, to jeszcze tylko na zdrowiu stracisz, tak. Prawda? Więc 35 lat byłem w organizacji i teraz chcę powiedzieć, że byłem bardzo wesołym człowiekiem. Bardzo miałem zawsze koło mnie dużo dziewczyn, dużo chłopaków no. Było. I po prostu organizowałem różne spotkania, różne zdolni ludzie, to coś w rodzaju takich teatrów ad hoc, gdzie wiersze różne mówiliśmy, różne jakieś powiedzonka i tak dalej, spotykaliśmy się, poznałem kilku przyszłych, w wieku 20 paru lat poznałem kilku przyszłych nadzorców obwodów, jako młodych, wesołych chłopaków z Katowic, spod Białostockie, a więc gdzieś tam... W całej Polsce ogólnie, tak? Bo to, tak, no. Hajnówko, Hajnówki, tutaj na terenie Małopolski i tak dalej. I bawiliśmy się, wesoło było, nigdy nie mieliśmy kłopotu, żadnym alkoholem, nigdy z niczym, ale... To też plus Świadków Jehowy, zero papierosów, zero alkoholu. Ale, słuchaj, ale tak, oficjalny tak. Był przekaz, ale po wyjściu z korpo dowiadujesz się, dowiadujesz się, jakie imprezy były w korporacji. Tak. Wszyscy mnie lubili, ja lubiłem wszystkim, nigdy z nikim nie miałem żadnych problemów ze zborów, bo całe miasto, 50-tysięczne, wszyscy się znaliśmy, a młodzież na pewno. I były wycieczki i tak dalej. Tak. I nawet starsi też organizowali wspólne wycieczki, na przykład trafiliśmy na Święty Krzyż, na Gołoboże tam i tak dalej. Ja fotografowałem, więc też miałem, mam do dzisiaj pamiątki, mogę to wszystko... No właśnie, jakbyś mógł pokazać te pamiątki. A tak, najpierw chciałbym tutaj pokazać jeszcze kawałeczek... Chodzi o koszulki. O koszulki, tak? Bo to jest to, od czego zaczęliśmy. Ty tak, chyba tu Bożenka już pokazywałaś. Tak. Ja na mój kanał pokażę też to wszystko, czym się Antek Whisky 2.0 zajmuje. Tak, Antek Whisky 2. Jeśli jesteście zainteresowani, to podamy w opisie tego filmu namiary na Antka 2.0, żeby go wspomóc w swojej działalności. To jest ciekawe, physically out, mentality out, bo ja jestem tak zwanym PIMO, czyli physically in, tylko ze względu na to, na rodzinę, że nie chcę się ujawniać, żeby moi rodzice... A ja jestem POMO. A ty jesteś POMO, Bożenka jest POMO, czyli fizycznie już jest poza i mentalnie już też jest dawno poza. Tak. A poczekaj, bo ja chciałam powiedzieć, Antoni 2... Tak, Antoni 2 mówił właśnie o pozytywach, tak, jeśli chodzi o stan zdrowia, a my tutaj rozmawialiśmy przed nagraniem, pamiętasz, tak? Że ja wspomniałam, że ten plus, który był na przykład tam, gdzie ja byłam 30 lat, to był fakt, że ja przestałam oglądać horrory, słuchajcie.
bo z poziomu fizyki kwantowej i tego, co jak odbiera to nasz mózg, ma bardzo negatywny wydźwięk, więc ja uważam, że to był ten plus bycia świadkiem, aczkolwiek ja nigdy nie piłam, nie miałam skłonności do alkoholu i używek. Więc tak. Właściwie u mnie się specjalnie w życiu nic nie zmieniło, jeśli chodzi głównie aspekt właśnie tych horrorów i filmów z przemocą. Aczkolwiek, słuchajcie, są czasami te kryminalne takie filmy, no to lubiłam to oglądać dalej. Dokładnie, zgadza się. No. Jeszcze, bo akurat chciałem się skupić, bo teraz powiedziałeś o pasjach, bo właśnie mi te pasje sportowe zabierali, a tutaj zobaczyłem u ciebie jeszcze te fajne aparaty, tak, że takie, które mój tata, pamiętam, ja miałem, słuchaj, Zenita, to był ten pierwszy szerokokątny obiektyw, a tu widzę praktykę, to praktyka to jest... Nerdowska, no i w tamtym czasie, w latach 80., co ja pamiętam, to rzeczywiście to są sprzęty, które marzyłem o takim czymś. Tutaj też lustrzanka, tak? Lubitel. Lubitel to jest 4x4, czyli większy obraz. Lustrzanka dwuobiektywowa. Patrzało się z góry w dół do niego. Z góry w dół właśnie. No ja o takim sprzęcie marzyłem. Ja to się na tym nie znam, to wiesz. No, ale niestety te pasje jakby też były stłumione w moim przypadku, bo... No, tam w rogu światłomierz jesteś, tak? I światłomierz, to tutaj, światłomierz tutaj, bo akurat Antek jesteś daleko, jakbyś mógł jeszcze podejść tu bliżej, bo nie będzie słychać na naszych... A można to wyciągnąć tak, bliżej? Tak, troszkę zakurzona jest. Ale to się nie przejmuj się, pewnie, że tak. No. To jest stwierdło rosyjskie. Radzieckie, tak chyba wtedy było. No, to są fajne rzeczy, te, mimo wszystko te radzieckie, technicznie. Nie było wyboru wtedy. Nie było, bo polskich nie mieliśmy produkcji, tak, nie? Praktykę kupiłem w Czechach, kupiłem teleobiektywy, dwa teleobiektywy, takie do 200. Ja pamiętam, z czym się to już mierzyło. W każdym razie 200, a szerokokątny, mały, następny to trzeci jest. Trzeci. Trochę fotografowałem i właśnie to też powodowało, że różne spotkania były oczywiście i też dużo pamiątek zostało. Natomiast dlaczego to mówię, że wtedy z nikim człowiek nie zadziera, wszyscy się lubili, fajnie było w organizacji, ale w wieku 50 paru lat nagle potrzebowałem, w jakiejś sprawie się zwróciłem do zboru, do starszych o to, żeby pomogli i wtedy się okazało, że organizacja nie ma czasu na mnie, nie ma na prywatne sprawy, na większość ludzi, tak, wiesz? Wtedy się okazało, że w ogóle mnie nikt nie informuje, jak sprawy poszły do przodu, co załatwiono, czy cośkolwiek się robi. Nikt, dosłownie, zostałem w końcu wyrzucony i trwało to kilka lat, bo byłem trochę nieczynny, bo już mnie to bardzo bolało. Zresztą pisałem do Nadarzyna, zwracałem się do nadzorcy obwodu, nadzorcy okręgu w mojej sprawie. Niestety ktoś ciągle blokował, żeby zakończyć sprawę i starsi zakończyli jak chcieli. Czyli tak, przez telefon, zresztą starsi się w końcu nie spotkali ze mną nigdy i dostałem telefon jeszcze wtedy stacjonarny, a więc nie wiedziałem, kto dzwoni do mnie, a okazało się, że to nadzorcą zboru już był brat, który po likwidacji okręgów wrócił do swoje miejsce blisko zamieszkania i stał się nadzorcą. I on dzwonił do mnie, że mnie wykluczono. Nie wiem za co, tak zaocznie. Nie wiem za co, w jakich okolicznościach, nic, co tam wymyśleli, więc stałem się ja. W jakim mieście, przepraszam, to było? W jakim mieście miałeś zbór? Pod Olkuszem. Pod Olkuszem. Wiesz co, Kazik, mnie tak przyszło na myśl, bo ja zamieściłam post na Facebooku i na YouTubie w społecznościach, że organizacja, teraz mi przyszło inaczej, że ludzi niewygodni są wypluwani. Po prostu ona się dławi takimi osobami jak ty, tak. I innymi, które odkrywają prawdę i zostają wypluci, czyli albo sami odchodzą, tak, i są traktowani jak wymiociny,
Tak, tak. No, ten werset z Biblii wielokrotnie był przytaczany, prawda? Nie można mieć inne zdanie, bo jeżeli ja miałem inne zdanie i mówiłem, że bracia starsi się pomylili, bracia podjęli złą decyzję, to nie może być. Taki człowiek jest niepokorny i zresztą jakby nie było to od początku, nigdy po złożeniu tego prośby o załatwieniu pewnych spraw rodzinnych, nigdy żaden brat w cztery oczy się nie spotkał, nigdy nie przyszedł, żaden usługujący w moim zborze, ani inni, ani człowiek, który był wyznaczony przez nadarzyn z obwodu, żeby tu przyjechał załatwić, to nie przyszedł, nie powiedział, ja jestem oddelegowany, nie przyszedł w cztery oczy porozmawiać, nigdy żaden. Byłem niewidoczny, uważam, już przed wyrzuceniem. Tak, to jest zero, zero, tym bardziej, że byłem pobity wtedy przez innego młodego brata, który się okazał wychowankiem nadzorcy mojego. Wobec tego, no kompletna olewka człowieka. Człowiek, który został wyznaczony przez nadarzyn, przyszedł i we trzech w nocy się dobijali. Później się okazało, że był to komitet sądowniczy i chcieli mnie wyrzucić. No to tyle próbował załatwić człowiek wyznaczony przez nadarzyn. No, Świadek Jehowy, więc... który cię pobił, to przecież my jakby byliśmy wychowywani w miłości, w prawdzie, w takiej... no jak to jest możliwe? Co prawdopodobnie chodziło o to, to znaczy ja nie będę mówił, bo to sprawy rodzinne, rozumiem, bo to był człowiek z rodziny, konkretów, ale chodziło o to, że prawdopodobnie zbór chciał to ukryć, to zdarzenie. Oczywiście tak. Ono było zgłoszone na policję przeze mnie i to wiele razy tam wzywany byłem, bo dochodzenie trwało. Tak. Ale niestety, jak mówię, w pewnym momencie byłem szantażowany i zrezygnowałem z policji, wiedząc, że aha, i poszedłem do braci, bo miałem mniemanie, że a bracia starsi na pewno to super załatwią i porozmawiamy, opowiem wszystko i tak dalej. Zresztą do nadarzyna opisałem całą sprawę, prosząc o pomoc właśnie kogoś, żeby przyjechał, załatwił. Bo na początku tak było, że to był lata, gdzie we Francji chyba był kongres i ode mnie ze zboru bracia starsi wyjechali, bracia cudzy pomocniczy nie chcieli nic zrobić, więc czekałem, później czekałem i przede wszystkim w organizacji się czeka. Tak, wiesz co, czeka się i czeka. Wiesz co, Antoni? I się okazuje, jak człowiek prowadzi kanał, tak jak Daniel tutaj, driver milioner, i ja zawłaszczeni przez sektę, docierają do nas informacje, że Antoni 2 nie jest odosobnionym przypadkiem, jeśli chodzi o sprawy zamiatane pod dywan. Nie wspominajmy tu, tak. Bo o pedofilii to już w ogóle... To jest faktem, możecie sobie sprawdzić to w Google i na... Nie chcieli uznać, zresztą tamten człowiek się nie... ten młody człowiek się nie przyznawał. Opowiadali. A miałeś świadków, bo wiesz, że u nich potrzeba. Właśnie o to chodzi. Prawdopodobnie o to chodzi, że ja w tym miejscu, gdzie mieszkałem 200 kilometrów od swojego miejsca zamieszkania, urodzenia to może nie, ale ponad 30 lat mieszkałem w innym miejscowości i 200 kilometrów wyjechałem, zamieszkałem w domu rodzinnym żony i nie ma tu nikogo ode mnie z rodziny, natomiast ta rodzina żony była tutaj dość popularna, więc było kilka osób z rodziny i nie miałem świadków, bo w zdarzeniu nie było nikogo z mojej strony. No to mu się zdarzyło w domu tu, gdzie założyłem rodzinę, prawda? I byłem napadnięty przez trzy osoby, trzech mężczyzn, z tym, że tylko ten jeden był świadkiem Jehowy. Natomiast jeszcze dwie kobiety, w tym jedna wyrzucona, z tymi mężczyznami to jeden był, lubił alkohol wyleciało mi z pamięci, LIPO to się nazywa chyba. LIPO, tak. Czyli obserwatorami była osoba wyłączona i druga osoba też wyłączona.
to oni pilnowali przy drodze, jedna przy drodze, druga obok domu, żeby jakby czasami ktoś szedł, czy policja, żeby poinformować tych, którzy mnie napadli. Więc to byli wszyscy z rodziny mojej byłej żony, więc nie było świadków i prawdopodobnie z tego tytułu, że ja nie miałem świadka żadnego, więc chciałem, żeby się ten człowiek przyznał. Taki byłem naiwny, że do nadzorcy okręgu powiedziałem po zebraniu, znanego zresztą, ma nazwisko takie jak jeden dzień tygodnia, prawda? Więc on mi powiedział, że pomoże mi i byłem taki naiwny, że mu powiedziałem tak: bracie kochany, zróbcie tu spotkanie po zebraniu, teraz ten młody chłopak, co mnie napadł, jest. On na zebraniu nie będzie miał czelności kłamać. Może się przyzna, bo tu duch Jehowy, duch Jezusa, to może się przyzna. Niestety bracia nie zorganizowali spotkania. Ale ten wiesz co, Antoni, powiem ci tak, też Danielowi to powiedziałam. Świadkowie są tak uczciwi i prawdomówni, a na przykład to, co było wystosowane w piśmie w odpowiedzi na mój wniosek o kontakt z wnuczką przez moje dzieci, syna i synową, i ludzie, którzy nas znali, i członkowie rodziny, po prostu moja mama to określiła jako wymiociny w piśmie skierowanym do sądu. Świadkowie, którzy preferują uczciwość i prawdomówność. Tak, dokładnie. Zgadza się. No i w każdym razie skończyło się tym, że oczywiście nie pomogli mi w małżeństwie, nie dało się już rodziny prowadzić i tak dalej, chociaż miałem parę dzieci, prawda? I się okazało, że świadkowie wchodzili do domu kiedy chcieli i jak chcieli, bo większość własności miała moja żona oczywiście, jeszcze z czasów przed ślubem. Wobec tego słuchała tylko prawdopodobnie rodziny i świadków. Oczywiście naopowiadali o mnie ogromnie bzdur, zepsuli mi całkowicie autorytet i reputację. No i oczywiście po latach ja już wtedy zrezygnowałem. To jest standard przy odchodzeniu. Tak, standard przy odchodzeniu. Nieczynny. Oczernianie nas i tak dalej. Dlatego bardzo mi się podoba ta twoja koszulka, bo często my jako youtuberzy, którzy nagrywamy i mówimy o tym prawdę, to często nawet ludzie, którzy znają świadków Jehowy tylko z ulicy, to jakby traktują nas, jakbyśmy my byli agresorami, ale to tak naprawdę ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że my jesteśmy ofiarą tej organizacji, to my się przed nią bronimy, a kanały tego typu właśnie jak mój czy Bożenki to są właśnie próba mówienia tego, żeby ludzie o nas i o nich więcej poznali. Jak wyglądają, prawda? Fakty, poza fakty, tym tutaj my z nimi nie walczymy, tylko oni z nami, stosując ostracyzm. Dokładnie. Ostracyzm to jest walka przeciwko nam, tak? Dokładnie. Psychiczne nękanie gorsze od fizycznego, bo ja tak jak zawsze mówię, ja wolę dostać po ryju, za tygodnie mnie nic nie boli, a psychiczne nas niestety boli całe życie. Tak, muszę powiedzieć jeszcze, że organizacja nie potrzebuje balastu jakiegoś, nie odżegnuje się od pomagania tak naprawdę. Jeżeli jest skomplikowana sprawa, jeżeli trzeba poświęcić czasu, to niestety organizacja nie odłoży swoich spraw. Organizacja, to mówię, mam na myśli braci starszych po zborach. Tak. No, oni nie będą czasu, wiele godzin poświęcać, chodzić do wiernego, żeby mu teraz to wiem, przedtem nie wiedziałem, przedtem myślałem, że kochają wszystkich tak bardzo, że tą owcę, która została skrzywdzona, tak jak Jezus powiedział, że rzucają te 99, a przyjdą pomóc tej jednej owcy, prawda? Ale pamiętasz, jak w służbie, ja też słyszałam, że jak ktoś, powiedzmy, potrzebował pomocy i tak dalej, z kim rozmawialiśmy, to trzeba było zaznaczyć, że Świadkowie Jehowy nie są instytucją charytatywną. Tak, dokładnie. I to trwa do dziś. Zgadza się. Kolejna historia, którą mógłbym opowiedzieć, jak się pewien członek mojej rodziny na to naciął, że jak mu bracia nie pomogli starsi, to napisał do Nadarzyna, a okazało się, Nadarzyn właśnie to odpowiedział, że proszę się z powrotem do zboru zwrócić. No. Tak, odbijanie piłeczki. Nie są organizacją charytatywną. No, wracając do tego, w każdym razie organizacja starsi nie mają czasu, nie poświęcą dużo czasu.
Bo jak ktoś mi powiedział, no ale co, no to mamy zawiesić zebrania? Mamy zebrania odłożyć i zająć się tobą, bo twoja sprawa najważniejsza, ważniejsza jest od tego i nie przestać głosić i tak dalej. Wobec tego właśnie mówię, nie załatwili nic, wszystko prawdopodobnie musieli wyciszyć i podjęli decyzję, żeby mnie uciszyć. No i później właśnie, jak mówię, rodzina się rozleciała. Teraz mam nie ten, kto mnie napadł, tylko ja mam ostracyzm, masz, tak. I dzieci czyli ofiara ze mną tak naprawdę, nie utrzymują kontaktu. Tak, ofiara... Oczywiście była żona, bo niestety małżeństwo się rozleciało. Rozleciało, no właśnie, to jest przykre. I w takich warunkach nie można było kontynuować, gdzie świadkowie wchodzili, nie mówiąc mi dzień dobry, gdziekolwiek i cokolwiek robili, prawda? I bez zaskoczenia i tak dalej, nieraz zastając mnie w kompletnej bieliźnie. I tak dalej, więc niestety zgadza się, ja tylko chciałem tak przerwać, to się skończyło, więc... dlatego, że ja już będę na moim kanale kończył, chciałem ci wręczyć, no ja tak, ty też już właśnie, bo chodzi o to, że mieliśmy zaplanowany jakby czas, a ja chciałbym ci dać statuetkę Oscara, dokładnie, że jesteś diamentowym człowiekiem dla nas i świetnie, że dziękujemy ci za wywiad. Dlatego, jestem, że tak, bardzo, bardzo ci dziękujemy za tą rozmowę, za ten dialog, bo takich dialogów powinno być więcej na polskim YouTubie, słuchajcie. Także dziękujemy. Może będzie czas jeszcze następnym razem porozmawiać więcej. A na dzień dzisiejszy dziękujemy za subskrypcję, za dialogi na YouTubie, na TikTokach. I jeszcze raz, ty jesteś bohaterem dla nas. To, co robisz, to jest świetna sprawa. Także udostępniajcie te materiały z naszych kanałów. Fajnie, że to będzie na Zawłaszczenie przez Sektę i na Driver Millionaire. Tak, dziękujemy. Zapraszamy. Zapraszamy, dokładnie. I dziękujemy za poświęcenie nam uwagi. Tak. Dzięki jeszcze raz, Antek Whisky 2.0. Kochamy cię, kochamy Antek was. Antek Whisky. Dokładnie. Hej. Nagrywamy się już tutaj. Także dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Kurczę, bałam się, że mi...